Magda siedziała przy kuchennym stole, próbując zebrać myśli, które od kilku miesięcy krążyły w jej głowie jak niechciane cienie. Słabe światło z lampy nad stołem rzucało blady blask na jej dłonie, które bezwiednie obracały filiżankę z zimną już kawą. Mieszkanie było ciche, zbyt ciche, a to milczenie wywoływało w niej coraz większe napięcie. Michał, jej mąż, znowu wyszedł bez słowa. W ostatnich miesiącach spędzał coraz więcej czasu poza domem, tłumacząc to pracą, ale Magda nie była już przekonana, że mówił prawdę. Początkowo próbowała go usprawiedliwiać. Tłumaczyła sobie, że Michał zawsze miał intensywną pracę, że stres w korporacji potrafi przytłoczyć każdego, nawet kogoś tak twardego jak on. Ale coś się zmieniło. Był coraz bardziej odległy, a jego chłodna postawa bolała ją z każdym dniem bardziej. Kiedyś wypełniali swoje wieczory długimi rozmowami, wspólnymi spacerami i planowaniem przyszłości. Teraz Michał wracał późno, z wymówką na ustach, a Magda coraz częściej zasypiała sama. Wszystko stało się zbyt rutynowe, zbyt przewidywalne. Michał rzadko odbierał jej telefony, a kiedy już to robił, brzmiał jak ktoś obcy, jakby rozmawiał z koleżanką z pracy, a nie z własną żoną. Magda poczuła, że coś w ich relacji umarło, ale nie mogła zrozumieć, co dokładnie. Tego wieczoru, gdy Michał wyszedł z domu, znowu czując potrzebę odrobienia zaległości, Magda nie mogła już dłużej znieść tej niepewności. Wstała od stołu i podeszła do okna, przez które widać było tylko ciemność. Zegar na ścianie tykał monotonnie, odliczając kolejne minuty jej samotności. Próbowała się uspokoić, wmówić sobie, że wszystko jest w porządku. Ale wtedy jej wzrok padł na jego telefon, który jakimś cudem Michał zapomniał zabrać ze sobą. To była okazja, na którą podświadomie czekała od dawna. Magda uniosła aparat, czując ciężar decyzji, którą musiała podjąć. Przeszukując wiadomości i rejestr połączeń, natrafiła na długie rozmowy z numerem, którego nie znała. Kiedy przeczytała kilka z nich, jej serce stanęło. Wymieniane wiadomości były pełne ciepła, intymności, czegoś, czego od dawna między nimi brakowało. Dzisiaj tęsknię bardziej niż zwykle, czytała wiadomość od nieznajomej osoby, której imię wciąż brzmiało jej w głowie jak echo. Magda poczuła, jak świat wokół niej zaczyna się kruszyć. Usiadła na kanapie, trzymając w dłoniach telefon. Chciała płakać, ale łzy nie nadchodziły. Zamiast tego czuła zimną furię. Michał zdradzał ją, to było pewne. Ale co miała teraz zrobić? Kilka dni później Michał wrócił późnym wieczorem, wyglądając na zadowolonego z siebie. Wszedł do mieszkania bez słowa, jakby nie zauważył siedzącej na kanapie Magiedy. Zanim jednak zdążył wejść do łazienki, Magda wstała i stanęła przed nim, blokując mu drogę. Michał, musimy porozmawiać, powiedziała cicho, ale jej głos drżał od tłumionych emocji. Michał spojrzał na nią z wyrazem irytacji na twarzy. Znowu ta sama rozmowa, znowu pretensje, tak to wyglądało w jego głowie. Nie zamierzał po raz kolejny tłumaczyć się z pracy czy nieobecności. O co chodzi tym razem? Zapytał zimno, próbując ją zignorować. Znalazłam coś, odpowiedziała Magda, wyciągając jego telefon, który pozostawił na stole kilka dni wcześniej. W jej oczach Michał zobaczył ból, ale też determinację. Przez chwilę Michał milczał, próbując zebrać myśli. Zdawał sobie sprawę, że nie będzie mógł się wykręcić. Wiedział, że to, co było do tej pory tylko podejrzeniem, teraz stało się rzeczywistością. Magda, nie dramatyzuj. To tylko, zaczął, ale nie zdążył dokończyć, bo Magda weszła mu w słowo. Tylko co? Romans? To nic takiego, tak. Myślałeś, że nie zauważę? Że mogę dalej udawać, że nic się nie dzieje? Jej głos stał się twardszy. Czuła, jak rośnie w niej gniew, którego nie potrafiła już kontrolować. Michał westchnął ciężko i odwrócił wzrok. Nie miał zamiaru walczyć. W jego oczach ich małżeństwo od dawna było martwe. Tak, spotykam się z kimś. Ale co z tego? Przecież od miesięcy nie mamy już prawdziwej relacji, rzucił chłodno, jakby mówił o czymś zupełnie banalnym. Te słowa były dla Magiedy niczym uderzenie w twarz. Zdradził ją, ale nie zamierzał się tłumaczyć, nie miał wyrzutów sumienia. Magda nie wiedziała, co opowiedzieć, ale wiedziała jedno, Michał nie miał zamiaru zakończyć tej relacji. Nie próbował nawet wyjaśnić swojego postępowania. Było dla niego jasne, że nie zamierza wracać do tego, co było.
Przez kolejne dni Magda próbowała dojść do siebie po tym, co się wydarzyło. Michał był już otwarty na temat swojej relacji z inną kobietą, Martą. Przestał udawać, że cokolwiek go obchodziło. Kiedy wracał do domu, rzucał zdawkowe uwagi, czasami nawet przynosił jakieś rzeczy od Marty, nie próbując ukrywać swojego podwójnego życia. Magda, choć zraniona, nie zamierzała się poddać. To było ich mieszkanie, ich wspólne życie. Michał nie mógł po prostu wziąć wszystkiego i odejść z Martą, zostawiając ją z niczym. Zaczęła działać, zbierać informacje, kontaktować się z prawnikiem, który doradził jej, aby zabezpieczyła swoje interesy. Wiedziała, że sprawy finansowe mogą okazać się kluczowe. Pewnego dnia, kiedy Michał wrócił, Magda postanowiła, że nie będzie dłużej milczeć. Musiała postawić się i walczyć o to, co należało do niej. Michał, nie zamierzam odpuścić. To nasze wspólne życie, a ty nie możesz po prostu wziąć wszystkiego i odejść z Martą, powiedziała stanowczo, patrząc mu prosto w oczy. Michał zaśmiał się, ale był to gorzki, chłodny śmiech. A co zamierzasz zrobić? Myślisz, że masz jakiekolwiek szanse? Marta jest młodsza, lepiej sobie radzi. A ty? Myślisz, że sąd się nad tobą zlituje? Jego słowa były niczym ciosy, ale Magda nie zamierzała się poddać. To moje życie i moje pieniądze, Michał. Nie oddam tego tak łatwo. Zobaczymy, kto będzie się śmiał na końcu, odpowiedziała spokojnie, choć w jej głosie drżała wściekłość. Po tej konfrontacji Michał zrozumiał, że Magda nie zamierza tak po prostu ustąpić. Zaczął spędzać więcej czasu z Martą, opracowując plan, jak pozbawić Magdę pieniędzy i majątku. Marta była pewna siebie, przekonana, że mogą to zrobić bez większych problemów. Ich celem było pozostawienie Magdy z niczym, zmuszenie jej do zrezygnowania z roszczeń i wycofania się z życia Michała. Ona jest słaba, Michał. Zniszczymy ją, zanim się obejrzy, powiedziała Marta pewnego wieczoru, siedząc przy kominku w ich nowym mieszkaniu. Zostawimy ją bez pieniędzy, a potem będzie musiała odejść, dodała, uśmiechając się z satysfakcją. Michał, choć nie był tak pewny siebie jak Marta, skinął głową. Wiedział, że musi to zrobić, że nie ma innej drogi, aby zacząć nowe życie. Z Martą u jego boku mógłby w końcu być wolny od małżeństwa, które uważał za błąd. Dzień pierwszej rozprawy nadszedł szybciej, niż się tego spodziewał. Magda pojawiła się na sali sądowej w towarzystwie swojego prawnika. Jej twarz była spokojna, ale w jej oczach widać było determinację. Michał i Marta, siedząc po drugiej stronie, szeptali do siebie, pewni, że wszystko przebiegnie po ich myśli. Wszystko idzie zgodnie z planem, powiedział Michał do Marty, gdy czekali na rozpoczęcie rozprawy. Ale w głębi duszy czuł dziwny niepokój. Magda słuchała oskarżeń Michała i jego prawnika, którzy próbowali przedstawić ją jako osobę niezdolną do samodzielnego życia, zależną finansowo od męża. Jej adwokat jednak szybko obalił te argumenty, przedstawiając dowody na to, że Magda przez lata wnosiła wkład finansowy do ich wspólnego życia. Michał z każdym kolejnym argumentem tracił pewność siebie. Podczas przesłuchań Magda czekała na moment, który mógłby całkowicie zburzyć pewność siebie Michała i Marty. Jej prawnik przedstawił nieznane dotąd dokumenty, tajne konta bankowe Michała, na które od lat przelewał duże sumy pieniędzy. To było coś, o czym Michał miał nadzieję, że nigdy nie wyjdzie na jaw. Panie Michał, proszę wyjaśnić te transakcje, powiedział prawnik, trzymając w ręku wyciągi z konta. Michał zbladł. Jego sekret wyszedł na jaw, a Marta patrzyła na niego zszokowana. Ich plan, który miał pozbawić Magdę wszystkiego, właśnie zaczął się sypać. Rozprawa sądowa zaczynała zmierzać w nieoczekiwanym kierunku, a napięcie w sali rosło z każdą minutą. Michał, siedząc obok swojego prawnika, czuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Plan, który z Martą opracowywali przez miesiące, nagle przestał działać. Magda, zamiast pogrążyć się w rozpaczy, zyskiwała na sile. Nie wyglądała już na zrozpaczoną żonę, którą można łatwo manipulować. Przeciwnie, była pewna siebie i zdeterminowana. Magda siedziała po drugiej stronie sali, wyprostowana i skupiona, słuchając swojego prawnika, który umiejętnie obalał argumenty Michała. To była jej walka o godność, nie tylko o majątek, który Michał chciał jej odebrać, ale przede wszystkim o siebie. To, co początkowo wydawało się jej klęską, teraz stawało się bitwą, którą mogła wygrać. Czy jest pani świadoma, że mąż ukrywał przed panią spore sumy pieniędzy na tajnym koncie?
zapytał sędzia, zwracając się do Magiedy. Magda skinęła głową. Owszem, dowiedziałam się o tym niedawno, odpowiedziała spokojnie. Nigdy nie miałam dostępu do tych kont. Michał celowo ukrywał przede mną swoje transakcje, aby teraz wykorzystać to przeciwko mnie. Sędzia spojrzał surowo na Michała, który próbował ukryć zdenerwowanie. Marta siedząca obok niego zaczynała tracić cierpliwość, widząc, że ich sytuacja staje się coraz bardziej beznadziejna. Panie Michał, głos sędziego przeciął ciszę, wyjaśni pan, dlaczego nie zgłosił pan tych kont wcześniej? Jest to poważne naruszenie prawa i może zostać potraktowane jako próba oszustwa wobec sądu. Michał poczuł, jak gardło zaciska mu się z napięcia. Nigdy nie spodziewał się, że sprawa przybierze taki obrót. To była oszczędność, prywatne fundusze, które gromadziłem na przyszłość, próbował się tłumaczyć, ale jego głos nie miał pewności. Magda nie mogła powstrzymać uśmiechu. Wiedziała, że teraz jest na właściwej drodze, by odzyskać nie tylko pieniądze, ale i swoją godność. Po zakończeniu pierwszej części rozprawy Michał i Marta spotkali się w biurze swojego prawnika. Atmosfera była napięta, a oboje mieli w sobie narastającą frustrację. Marta, której pewność siebie wcześniej była niezachwiana, teraz wydawała się coraz bardziej zaniepokojona. Co się, do diabła, stało? Wybuchła Marta, gdy tylko weszli do pokoju. Jej głos był ostry i pełen gniewu. Mówiłeś, że masz wszystko pod kontrolą. Że nie ma możliwości, by Magda znalazła te konta. Michał zacisnął szczęki, starając się zachować spokój, ale widać było, że sytuacja wymykała mu się spod kontroli. Nie przewidziałem tego. Nie sądziłem, że jej prawnik będzie tak dokładny, odpowiedział, próbując usprawiedliwić swoją porażkę. Myślałem, że te konta są bezpieczne. Bezpieczne? Marta uniosła głos. Właśnie przez twoje bezpieczne plany wszystko zaczyna się sypać. Jeśli ona wygra, zostaniemy bez grosza. Wszystko, co mieliśmy zaplanowane, przepadnie. Michał poczuł, jak ogarnia go gniew. Cała ta sytuacja była dla niego równie trudna. Nie spodziewał się, że Magda tak się postawi, że stanie się kimś, z kim musiał walczyć na poważnie. Uspokój się, Marta. Jeszcze nie przegraliśmy, powiedział chłodno, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją. Są jeszcze inne sposoby, by ją pokonać. Może i teraz wyciągnęła coś, co nas zaskoczyło, ale mamy przewagę w innych kwestiach. Marta jednak nie była już tak pewna siebie. Poczuła, że ich plan mógł się sypać szybciej, niż przypuszczali. Wiedziała, że Magda ma teraz przewagę i obawiała się, że to ona na końcu zostanie z niczym. Musisz to naprawić, Michał. Jeśli nie, stracimy wszystko, a ja nie zamierzam pozwolić, żeby Magda wygrała, powiedziała zimno, po czym wyszła z biura, zostawiając Michała z ciężarem, który sam na siebie nałożył. Magda nie była już tą samą kobietą, którą Michał znał na początku ich małżeństwa. Kiedyś cicha, niepewna siebie, zależna od jego decyzji i rad, teraz stała się kimś całkowicie innym. Odkąd odkryła zdradę Michała, a także jego próby pozbawienia jej wszystkiego, w Magdzie coś pękło. Zrozumiała, że musi walczyć nie tylko o swoje prawa, ale i o swoją przyszłość. Każdego dnia przygotowywała się do następnej rozprawy, gromadząc dowody, konsultując się z prawnikiem, ale też z psychologiem, który pomógł jej zrozumieć, jak ważne jest, by nie dać się zastraszyć. Wiedziała, że Michał i Marta działają bezwzględnie, ale ona nie zamierzała być już ofiarą. Pewnego dnia, kiedy Magda siedziała w swojej ulubionej kawiarni z bliską przyjaciółką, opowiedziała o wszystkim, co się działo. Przyjaciółka, Ewa, była zszokowana, ale jednocześnie podziwiała Magdę za to, jak radzi sobie w tak trudnej sytuacji. Nie wierzę, że Michał mógł ci to zrobić, powiedziała Ewa, biorąc łyk kawy. Zawsze wydawał się taki normalny. Ale wiesz, Ceo, jestem dumna z ciebie, że się nie poddałaś. To, Ceo, robisz, to prawdziwa walka o siebie. Magda uśmiechnęła się lekko. Nigdy nie sądziłam, że będę musiała przez to przechodzić. Ale teraz wiem, że to jest dla mnie moment, w którym muszę odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Michał nie ma już nade mną władzy, odpowiedziała Magda, czując, że powoli zaczyna odradzać się w niej siła. I to jest najważniejsze. Nigdy nie pozwól, żeby ktoś znowu próbował cię zniszczyć. A Marta? Wydaje mi się, że ta cała sytuacja przerasta ją bardziej, niż myślisz, dodała Ewa z uśmiechem, sugerując, że Marta nie jest tak silna,
jak mogło się wydawać. Magda wiedziała, że jej życie się zmienia. Nie chodziło tylko o to, by wygrać sprawę w sądzie, ale o to, by stanąć na nogi jako niezależna kobieta. Michał już nie miał nad nią żadnej władzy, a ona miała zamiar wygrać tę walkę nie tylko dla siebie, ale i dla innych kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji. Nadszedł dzień ostatecznej rozprawy. Sala sądowa była pełna napięcia, a Magda, ubrana w elegancki garnitur, wyglądała na pewną siebie. Michał i Marta, siedzący po drugiej stronie, wydawali się niespokojni, jakby wiedzieli, że ich plan mógł już nie zadziałać. Magda wiedziała, że to ostatni moment, aby zagrać wszystkie karty. Jej prawnik przedstawił kolejne dowody, tym razem dokumenty, które pokazywały, jak Michał próbował fałszować raporty finansowe, aby udowodnić, że Magda była niekompetentna i nie wnosiła wkładu w ich wspólne życie. Ale te dokumenty były jedynie próbą manipulacji. Panie Michał, zaczął sędzia, z dokumentów wynika, że od wielu lat ukrywał pan przed żoną zarówno swoje dochody, jak i rzeczywisty stan majątkowy. Próba przedstawienia tych dokumentów jako dowodów na korzyść pana jest nie tylko nieetyczna, ale również niezgodna z prawem. Michał próbował się bronić, ale było jasne, że tracił grunt pod nogami. Marta, siedząca obok niego, z trudem ukrywała swoje zdenerwowanie. Ich plan, który miał być tak perfekcyjny, teraz rozsypywał się w pył. Twoja wina, szepnęła Marta przez zaciśnięte zęby, patrząc na Michała. Mówiłeś, że wszystko załatwisz. Teraz patrz, co się dzieje. Magda obserwowała ich, wiedząc, że wygrała. Czuła, że to, co ją spotkało, było trudne i bolesne, ale teraz to ona była na szczycie. Kiedy sędzia ogłosił werdykt, cała sala zamarła. Michał i Marta patrzyli na siebie, wiedząc, że to koniec ich planu. Sędzia nie miał litości. Na podstawie dowodów przedstawionych w tej sprawie, sąd orzeka, że pani Magda ma prawo do połowy majątku, który zgromadziliście w trakcie małżeństwa, oraz do dodatkowego odszkodowania z powodu ukrywania dochodów przez pana Michała, powiedział surowym tonem. Pan Michał jest również zobowiązany do zwrócenia pieniędzy z tajnych kont, które były przez niego ukrywane. Magda poczuła, jak z jej ramion spada ogromny ciężar. To była wygrana, o którą walczyła. Michał, choć próbował jeszcze coś powiedzieć, został szybko uciszony przez prawnika, który wiedział, że nie ma sensu dalej walczyć. Marta wstała gwałtownie i bez słowa wyszła z sali, zostawiając Michała samego. To była porażka, którą oboje musieli teraz przełknąć. Po zakończeniu sprawy Magda wróciła do swojego mieszkania, które teraz było tylko jej. Czuła, że zamknęła pewien rozdział swojego życia. Michał zniknął, a ona mogła wreszcie zacząć żyć na nowo. Każdego dnia budziła się z poczuciem, że jej życie jest teraz w jej rękach. Nie było już nikogo, kto mógłby ją kontrolować czy manipulować. Wiedziała, że przed nią jeszcze długa droga, ale była gotowa na ten nowy początek. Pewnego dnia, kiedy siedziała na balkonie, patrząc na wschodzące słońce, poczuła spokój, którego dawno nie doświadczyła. To był jej czas. I teraz to ona decydowała o wszystkim. Wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się, była gotowa na to, co przyniesie przyszłość.